Hi besties! Widzimy się w kolejnym dniu w LA i w dzisiejszym dniu zabieram was do Universal Studios, okej? Ja nigdy tam nie byłam. Jedyne miejsce takie podobne do tego to było właśnie Disneyland i tam się super bawiłam, ale Universal Studios podobno jest jeszcze lepsze. Dobra, zresztą nie będę wam teraz zdradzać, zapraszam was na dzisiejszego vloga. Wiem, że jest jeszcze ciemno, u nas jest piąta coś, bo ja mam jetlaga i nie mogę spać, więc przyszykujemy się na fancy śniadanie, okej? Jesteśmy w tym hotelu pięciogwiazdkowym na Venice Beach. Piękny hotel, ja nie wiem, jak ja tu się w ogóle znalazłam. Ale przypominam, że ty też możesz się tutaj znaleźć. Wystarczy wziąć udział w tej loterii. Link w opisie. Do wygrania jest cały trip tutaj ze mną na tydzień do tego hotelu. Plus 50 tysięcy złotych. Girl, boy, whatever, try. Zaraz tutaj za parę godzin będzie śniadanie. Takie wiecie, bardzo fancy śniadanie. No tak mi się bynajmniej wydaje, jak tutaj kurde jest wszystko takie drogie. Tutaj noc kosztuje około 5 tysięcy złotych. Bro. Więc przyszykujemy się, mamy parę godzin, mamy pewnie jakieś 2-3 godziny, zanim tutaj wszystko zacznie się ruszać, więc weźmiemy kąpiel. Patrzcie, co ja wczoraj kupiłam. Wiecie co, chodźcie ze mną. Muszę was wziąć do lepszego światła, bo tu jest ciemno. Pokazywałam tą łazienkę w zeszłym vlogu, więc jeśli nie oglądaliście, to koniecznie obejrzcie tamten odcinek. Wczoraj byliśmy na zakupach. W ogóle jeśli przyjadę tutaj z tobą, to też pewnie idziemy na zakupy, bo dostaniesz 50 tysięcy złotych, więc pewnie będziesz chciała albo chciał tutaj. Kupiłam najsłodszą bath bomb, jaką w życiu widziałam. To jest brzoskwinia. O, ma jakiś środek. Pachnie jak brzoskwinia. Oh my gosh, this is so beautiful. Nie mogę, aż nie chcę tego używać. To jest tak ładne. Barwi trochę paluchy, ale to jest tak ładne. I to jest listek. Nie chcę to zjeść. Nie, nie mogę. A na początek dobrego dnia przyszykujemy sobie fancy kąpiel. Patrzcie tą wannę. To jest w ogóle jakoś kind of a jacuzzi, bo tutaj są jakieś dziurki, więc mam nadzieję, że mi będą bąbelki w dupę wchodzić. Muszę to ogarnąć. Jak ładnie, ja pierniczę, ja dalej nie wierzę, że ja tutaj jestem. Tam jest Santa Monica Pier, jest to takie całe mini wesołe miasteczko. Tu jest cała plaża Santa Monica. Tutaj jakiś, o matko, nie no, nie wierzę, nie wierzę. Ta bombka mała kosztowała około 50 zł. Ja mam nadzieję, że mnie powali z nóg, cokolwiek ona zaraz zrobi. Sprawdźmy to. Proszę, żeby moja woda była... Okej, dobra, na razie nothing special, po prostu poszło na dno i trochę puściło farbę. The fuck? Minęła minuta i wygląda tak, nothing special, szczerze wygląda jakby ta brzoskwinia miała okres trochę. Woda taka ładna, niebieska, tu ona się robi taka jakaś ceglasta, brudna. Z takiego fejla to ja dawno nie widziałam, co jest grane, 50 zł? Dobra, słuchajcie widzowie, ha, włączyłam bąbelki, w sensie jacuzzi, nie? Nagle to wszystko się stało, to było sekunda, dosłownie sekunda. Najpierw woda była brudna jak z Nilu, a potem zrobił się taki coś. Ja prawie, patrzcie to, łączę jeszcze raz, żeby wam pokazać, jak szybko to się wszystko stało, okej? Kliknęłam jeden guzik, który już jest gdzieś tutaj zatopiony. O! Znalazłam guzik. Ja pierniczę, nie no to... Nie! Chciałabym wstać i wam pokazać, jakie to jest ogromne. O kurde, to wychodzi. Oh fuck! Oh shit! Ja pierniczę, co tu się stało? Nie no, właś z powrotem! Jo! Jak pozbyć się tego? To ma... To... Ja pierniczę, zobaczcie ile tego jest na ziemi. O kurde. O. Ale to chyba jest niebezpieczne, w sensie nie niebezpieczne, nie? W sensie co? Ja pierniczę, tragedia. Okej, już wiem o co chodziło w tej brzoskwini, okej? Chodź o bąbelki. Potem jak wyłączyłam kamerę, zaczęłam już wszystko sprzątać. W ogóle patrzcie, jak to wszędzie jest pierno.
Dzisiaj nie nakładam make-upu, bo chcę opalić sobie twarz, więc trochę moje przebarwienia się wyłaniają, but that's okay. It's just skin. Ja chcę iść na śniadanie, okej? Okay? I zadzwonimy teraz do recepcji i zapytamy się, czy już jest śniadanie, bo nie wiem, jest chyba jakaś siódma, ale powinno być, nie? Czuję się bardzo fancy, jakbym pracowała gdzieś na recepcji. Hello, how may I help you? Musimy zadzwonić z kibla. Tam też jest telefon. Nie wiem czemu, ale jest. O my gosh! Też nie da się. Idziemy na śniadanie. Ja ubrałam słuchawki, żeby nie wyglądać jak loser przy tym śniadaniu sama. Jak już będę z kimś z was, to już będzie raźniej. W każdym razie szukamy śniadania. Ja mam mega ochotę na pancakesy. Jak nie będą pancakesy, to ja nie wiem co. Boję się, że tu będzie takie, wiecie, przekombinowane śniadanie. Takie, wiecie, fancy, fancy. A ja lubię proste rzeczy. Jajecznica, pancakesy, syrop konowy, boczek, bacon. Mmm, I love. Więc tego chcemy dzisiaj. Oby było. Good morning, USA. Jesteśmy na śniadaniu, patrzcie jaki widok. Ja pierniczę, gdzie ja jestem. Nie no, patrzcie to. Patrzcie to, tutaj wy będziecie siedzieć, jeżeli wygracie. Tutaj patrzcie, jest, nie no, ja nie wytrzymam zaraz. Okej, obczajamy śniadanie. Tutaj jest, wiecie, nie podchodzi się i nie, po prostu nie nakłada sobie samemu jak w innych hotelach, tylko tu się zamawia, jak w restauracji. Które są owoce? Gdzie są pancakes? Steki, jajka. Czekajcie, nie mów, że nie ma pancakesów. O ja pierniczę, nie wiedziałam, że to jest takie duże. Patrzcie to. Patrzcie, zamówiłam jajka, bacon i sausage i pancakesy. O matko, nie no to ja naprawdę nie wiem nawet co powiedzieć. I jeszcze z takim widokiem. Po prostu ja pierniczę. Ja to wszystko wiem, zobaczycie. I take a selfie when you have a professional photographer here for you to take a picture for you. Thank you. I was actually making a video for my mom. I was trying to show her all the food here. How sweet it is. I'm just gonna make a video. Hi mom, look at all the food. Look at all the food I have. Like you can look through the lens. This is a very old camera, right? It's a nice camera. Yeah. Oh, there you go. Yeah? Oh, thank you very much. Look mom, I ordered pancakes, orange juice, bacon and sausage and some eggs. And this lovely man is recording me and I'm gonna eat all of this. And she is a Casa del Mar. Exactly. Where we all love to have her. And this is her casa. Yeah, her yeah, casa. It's crazy. Amazing. Co to było, co jest grane? Pieprz na jajka. Spróbujemy sausage. O kurde. Bardzo dobre. Mm. Sól potrzebuję. Kurde, ja nie wiem za co się zabrać w tym stylu. Dobra, słuchajcie, ja zjem i widzimy się potem, ale ja pierniczę. Nie no, to jest jakiś sen w ogóle. Słuchajcie, jak wiecie, jesteśmy oddzielnie na razie. Lexi jest w tym drugim hotelu, jak się ma? Tak, Casa del Mar. Casa del Mar, gdzie będziecie. A my chcemy wam pokazać, jak ludzie stoją w LA i jak wyjedziemy. Karina prowadzi. Trzymajcie za mnie kciuki. Myślę, że jest szansa, że dam radę. Ogólnie to auto kiepsko skręca, więc będziemy kombinować. Więc idziemy teraz do Lexi ogólnie, więc widzimy się zaraz u niej. Pa! Okej, okay, jedziemy teraz do Universal Studios. Dobre żarcie nas czeka tam w środku, okej? Okay? Bo jak byliśmy w Disneyland Paris, tam wiecie, jedzenie, a tutaj amerykańskie żarcie. Ja widziałam na TikToku pełno takich właśnie snacks, przekąsek, więc będziemy robić dzisiaj testa tych wszystkich rzeczy, nie mogliśmy czekać. Wasze zdrowie, widzowie. Jak to się nazywało? Nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, tutaj się bardzo dużo dzieje, bardzo dużo do zobaczenia. Mam wrażenie, że jeden dzień nie wystarczy, żeby tutaj wszystko zobaczyć. To jest pełno rzeczy. Teraz wchodzimy do świata Harry Potter? Magii. Hogwarts? Świata magii. Świata magii. Zobaczymy, co tam jest, ale na razie wygląda na bardzo wysokim poziomie wszystko, naprawdę wow. Patrzcie, widzicie ten zamek z tyłu? On wygląda jak prawdziwy z Hogwartu zamek. To nie wygląda, wiesz, jak sztucznie zrobione na potrzebę tego tutaj... O kurde, pociąg! Ale fajnie, naprawdę, jak w filmie tu jest.
jest też wielki sklep, pełno Harry Potter rzeczy, więc dla fanów Harry'ego Pottera będzie co kupić za te 50 tysięcy złotych, co dostanie ta osoba, która tu przyjedzie. Dobra, słuchajcie, kupiłam przed chwilą za $11 takiego pączka od Simpsonów i zrobimy teraz szybkiego taste test. Jaki duży, ja pierniczę. Czujesz do twarzy? No. Jest nawet dobry, ja myślałam, że nie będzie dobry, że po prostu będzie taki, wiecie, ładny, ale... To będzie twój najlepszy hot dog w życiu. Ten hot dog kosztował $15 z chipsami. Jakiego w końcu wziąłeś? Bo tam były chyba 3, co nie? Guacamole. Jest okej. Okay. Dupy nie urywa, ale jestem bardzo głodna, więc jest dobry. Nie, nie smakuje mi paprika, nie. I guaka... Ale to jest najdroższy hot dog w moim życiu. No. Lepsze z... Ale stacji benzynowej w Polsce. No zdecydowanie. To taki ogórkowy chyba. To są były jagody. Musisz to spróbować. Jagody? Gluty. Jak jagody? Czujesz to czy nie? Czuję. Ja czuję 100% jagody. Jakby ktoś mi to podstawił, ja bym spróbowała i zamknięte oczy, ja bym powiedziała, że jagody. Ale jak taka trawa. Dobra, słuchajcie, jedziemy teraz do Jurassic World Park. Nie wiem, coś związane z firmą Park Jurajski. Tak się po polsku mówi? Tak. Park Jurajski. Więc będą dinozaury. Fajnie. Ej, patrzcie, to są chyba prawdziwe plany filmowe. Te magazyny takie. Takie nie, w sensie plany, że tam, wiesz, oni budują cały. Jakby no i tam nagrywają. Słuchajcie, jesteśmy tu już 16:15 i my nie wiemy, za co się zabrać, to się tyle dzieje. Więc i osoba, która wygra los, ja z tobą nie jadę, okej? Okay? Przyjedziesz tu sam. Dużo się tutaj dzieje w tym Uniwersalu, bardzo dużo. My nie wiemy, za co się zabrać, to jest wszędzie to, po tym to, po to. Bardzo długie kolejki. Osoba, która wygra loterię, na pewno będzie miała fast passa tutaj, żeby nie stać w kolejkach, bo kolejki są crazy. Victory is your destiny, child. We hunt. Dobra, ja mam jedno pytanie tutaj do zgromadzonych obecnych ze mną. Dlaczego nikt mi nie powiedział, że ja wyglądam jak pieprzony Legolas z Władcy Pierścieni w tej fryzurze? To jasne, cholery, byście pozwolili mi tak wyjść do ludzi, nagrywać, on cię dosłownie wygląda jak Legolas. Wiecie, kto jest Legolas? No, to jest ten elf główny. No blond, no. On miał taką fryzurę. Coś powiem, przynajmniej nie wyglądasz jak Malik. Hey, what's good? Idziemy teraz do Dollar, to jest sklep, w którym wszystko jest za $1 i tam jest pełno rzeczy. Ja jak byłam młodsza, dla mnie to był taki mini raj dosłownie, ja nie mogłam się doczekać, jak tam mama nas zabierała. Czyli jak wygrasz 50 tysięcy złotych, to możesz zakupić jakieś połowę tego, czyli za 25 tysięcy rzeczy. Nie, no bo... Nie? 10 tysięcy rzeczy. 10 sakiem. Wchodzimy do mojego raju. Wszystko za dolar! Nie wiem, patrzcie ile jest artykułów do włosów, szczotki. Wszystko za unos dolaros. I tu.
jedyne co musisz zrobić i ty możesz być tutaj za coś tam, za jedyne 39 zł.